No i jesteśmy na finiszu z autem pana Marka. Jak przypominam wam, że pan Marek to bardzo zamożna osoba ze Śląska. Dorobił się na handlu czarnym złotem, węglem miałem w Biedaszybach, a teraz daje zarobić mechanikowi z prowincji. Teraz tak, hamulce tył wymienione, kompletnie wszystko, totalnie, przód tam zawieszenie. Tak, żeby było kompleksowo, tak? Panie Marku, co teraz robimy jeszcze przy aucie? Teraz robimy wtryski. Czyścimy wtryski. Dwoma rodzajami mieszanek nie zdradzimy, bo to są bardzo dobrej jakości mieszanek, ale to tylko my znamy, jakie to są mieszanki. Dokładnie tak. Więc wszyscy się chwalą czym, a my nie powiemy. Tak, to będzie nasza tajemnica, tak? Tak. Dokładnie tak. Na poprzednim silniku, który zrobił 1 000 000 km, ja nim jeździłem, tu był serwisowany. Używałem takich właśnie specyfików i to chyba pozwoliło, że właśnie tyle przejechałem. No. Tak, ja myślę, że bez tych specyfików przejechałby najwyżej 990 tysięcy. I to auto z milionem jeszcze poszło. Jeszcze pewnie się ktoś cieszy. Na 3 koła, nie, ale ktoś się cieszył, tak. Tak, no na pewno. Powiedział, że zrobi na tym biznes. Dokładnie. No na pewno handlarz, tak? No, także widzicie, da się, da się. Notabene z Buzka-Zdroju przejechał na Śląsk. A widzisz, czyli jest taka wymiana. Tak. Pan przyjeżdża do mechanika na wieś. Jak słyszałem, że jest z Buzka-Zdroju, to od razu powiedziałem, on musi go wziąć, bo no, sam żal, że tyle kilometrów przyjechał. No tak, no wiadomo, dobra. Nawet jakby powiedział wtedy za 500, to też bym mu dał. No okej. Okay. Po prostu, żeby go zabrał. Tak, no czyli to było dobre auto. No, wspaniałe. Panie Marku, więc ja bym proponował, bo do tutaj... Do Haluby polecam właśnie tego typu samochody, czyli Nissan, Trimaster i... Z silnikiem 2 litry. Tak. I 90 koni. Okej. Żeby nie było, podajmy ja tak proponuję. Okej. Dobra, a tak na poważnie to robimy pukankę jeszcze układu paliwowego. Dwie puszki ma zapodane, czyli około litra pukanki musi wypalić sobie. Auto już chwilę chodzi, ma nowy olej zalany. I będziemy mu teraz zwiększać sukcesywnie obroty. Urządzenie własnej produkcji, własnego pomysłu. Panie Marku, zapraszam do kabiny jako operatora i proszę go tam pogazować dobrze. Jest tarcza hamulcowa, można powiedzieć zamiennika, ale dobrej jakości. Z tego co się orientuję, w pewnej marce te tarcze tego producenta były montowane na pierwszy montaż. Także zobaczcie na tą powierzchnię. No, według mnie szału nie ma. Ja wiem, że to większego znaczenia może nie ma, bo klocek sobie z tym poradzi. No ale mimo wszystko, tak? Przy dzisiejszej technologii, przy dzisiejszej dostępności do maszyn, narzędzi, taka powierzchnia, no tak średnio to wygląda, a pokażę wam, jak wyszła powierzchnia koła zamachowego, które zrobiłem na szliwierce. No i tak wygląda koło zamachowe, zrobione na szlifierce. Ci wszyscy, którzy interesowali się tematem, to tylko chciałem dodać, że nie rozpadło się, nic się nie uszkodziło, a urządzenie tutaj działało no, może z godzinkę na pewno, bo to były dwa przejścia. Działa wszystko, nic się nie robi. Widzicie, kamek założony taki. Te kameki mogą kręcić się do 9500, także spokojnie. No, daje radę. Pewnie byłoby szybciej, gdybym zrobił pierwsze przejście nożem, a drugie kamieniem, ale tu nie było dużego ubytku, nie było dużej krzywizny. To nie było sensu tutaj kombinować. Jest naprawdę ok. No i słuchajcie, układ w trakcie pukania, korekty wtyskiwaczy minus 37, 0,5, 0,29 i 0,2. No i mamy korekty wtyskiwaczy, no, gdzieś tam pod koniec już pukanki, zostało jeszcze może 200 gram środka do wypalenia, ale na pierwszym, jak pewnie widzieliście, to no połowę i tutaj chyba, nie wiem, który drugi też miał
korektę około 30 parło. Początkowo było 43 i 45, tu było w minusie, a tu było w plusie. Tutaj mamy 11, teraz tutaj mamy 25 na pierwszym, także jest ok. Zobaczymy sobie filtr, który jest na powrocie. Tu mamy filterek, który jest na powrocie. Także widać, że tego syfu wraca naprawdę sporo.